Mikołajem Marczykiem i Łukaszem Pyśkiewiczem. Aktualnie pozostały jeszcze. Pozostał nam Kajetan Kajetanowicz. Serce rośnie. Kajto! Na pewno. Nie pamiętam nie dlatego, że lekceważę, ale po prostu staram się myśleć do przodu, ale to co Miko powiedział, on naprawdę bardzo ciężko pracuje i duże brawa mu się należą. Na mnie wszystko dzisiaj kleiło, ale dzisiaj zrobił świetną robotę. I był bardzo blisko tego, żeby wygrać rajd, gdzie naprawdę jedziemy bardzo zaawansowanym samochodem. Okej, trudno się go prowadzi z różnych względów, natomiast, a zwłaszcza na takich odcinkach, ale na pewno walka z nim była stresująca. Więc wielkie brawa. Ja chciałem też wam podziękować za to, że jesteście, że marzliście tutaj przez tyle czasu, cały dzień. To wymagające jest na pewno. Cieszę się, że mogę tutaj być, bo to jest jedyny start w roku. I razem z Maćkiem zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Dzisiaj Maciek powiedział do mnie: Kajetan, ty przed mistrzostwami świata nie jesteś tak zestresowany jak tutaj. Byłem. Także dzięki jeszcze raz. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku. Pieniążków, jak powiedział Janusz. Oczywiście na starty, tak? Bo na rodziny jakoś tam łączymy koniec końca.